Witam wszystkich ponownie. A oto jaki filmik przygotowałem dzisiaj. Tłusty czwartek, jutro jest. Zrobiłem ponczusie. Jak je zrobić w domu? Proszę bardzo. Naszykowałem sobie 950 ml mleka. Jeżeli pączki, to na mleku. 45 g drożdży. Wlewam część mleka do garnka, żeby podgrzać to mleko do około gdzieś 28 stopni. Część mleka zostawiłem, żeby drożdże rozpuścić. Naszykowałem sobie również 1,5 kg mąki pszennej, to 500. Wlałem właśnie te drożdże z mlekiem. Dolewam resztę mleka. Dosypuję 20 g soli. Dodam jeszcze 30 g cukru. Jedną łyżeczkę pasty z wanilii. Mieszałem to w mikserze. Po zamieszaniu dolałem jeszcze rozgrzanego masła 30 g. W tej chwili to ciasto wyciągłem z miksera, przestosuję i zostawię w misce na około 40 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. To jest, robiłem metodą bezpośrednią, bez rozczyny. Teraz przełożę do miski, przykryję ściereczką i poczeka sobie 40 minut. Minęło. Bardzo ładnie podrosło, przestosuję i będę rozważał po 90 g każdego pączka. Miałem tutaj dżem z czarnej porzeczki, to zrobiłem chyba 14 pączków, zawijałem do środka ten dżem. A resztę pączków pustych to po jakimś czasie dopiero nakręcałem, tak żeby była różnica między nimi, żeby nie wszystkie naraz mi urosły. Wlełam sobie do patelni, 3/4 patelni świeżego oleju słonecznikowego. No i zacznę smażyć pierwsze pączki właśnie z tym dżemem. Sprawdzam, czy patyczek jest suchy. Tu już pączki były te bez dżemu. Tak wygląda pierwsza wersja, też z dżemem. A teraz czas na budyń. 130 ml mleka, 130 ml śmietany 30. Jedną łyżeczkę pasty z wanilii. Daje bardzo intensywny smak. Może być też laska wanilii.
śmietanę z mlekiem i z wanilią przelewam do garnka. Do tych żółtek dosypuję 3/4 szklanki cukru. Mieszam to wszystko. Dołożę 2 łyżki mąki pszennej 500. Zamieszam to i do gorącego mleka, jak zacznę się gotować, dolewam tą całą masę, co w misce rozmieszałem, żółtka z cukrem i z mąką. Mieszam do tego momentu, aż zacznie wrzeć. Dorzucam 1 łyżkę masła. I takim budyniem właśnie wypełnię też pączki. Tu mam marmoladę różaną. Oprócz tego, że z dżemem piekłem, smażyłem pączki, to jeszcze powciskałem dżem różany. A tak wyglądają poczucie. Jeżeli film się podobał, proszę lajkuj, komentuj, udostępnij znajomym, subskrybuj mój kanał. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce.